Warunki atmosferyczne w tym tygodniu pozwoliły na położenie warstwy asfaltu na ulicy Dożynkowej na odcinku od Ronda do przejazdu kolejowego. Inwestycja ta została wykonana ze względu na zły stan infrastruktury kanalizacyjnej i była prowadzona we współpracy z wodociągami leszczyńskimi. Oznacza to zbliżający się koniec prac. Wykonawca ma czas do 30 kwietnia. Teraz należy odczekać dwa tygodnie przed malowaniem oznakowania poziomego. Instalowane są też studzienki kanalizacyjne. Wykonawca musi jeszcze ukończyć chodnik, a w międzyczasie nasadzana będzie dodatkowa zieleń w postaci drzew i krzewów. Powstanie także przejście dla pieszych na wysokości skrzyżowania z ulicą chociszewskiego.